Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom nadzieja TV. Dziękujemy. Bardzo serdecznie witam Państwa na studium Pisma Świętego, w Kościele Adwentystów dnia siódmego w zborze w Podkowie Leśnej. Tematem naszego rozważania jest bunt i odkupienie. Dziś szczególnie w oparciu o rozdziały z pierwszej księgi Pisma Świętego. Tematy te chcemy poruszać, przeglądając się wydarzeniom z życia Kaina, Abla, wydarzeniom dotyczącym ogólnoświatowego potopu, czy też historiom i doświadczeniom życia patriarchów, takich jak Abraham, Jakub czy Józef. A tytuł tego studium to Ogólnoświatowy bunt a patriarchowie. Bardzo serdecznie zapraszam. W dzisiejszym studium Pisma Świętego wraz ze mną udział biorą Mariusz, Grzegorz, a ja na imię mam Piotr. Ponieważ chcemy czytać natchnione słowa Pisma Świętego, pragniemy w modlitwie poprosić naszego Boga, aby błogosławił nam, wszystkim, którzy będą brać udział w tym studium, swoim hojnym błogosławieństwem. Skłońmy nasze głowy do modlitwy. Miłosierny, łaskawy Nasz Panie Boże, dziękuję za ten przywilej, że możemy przy Twoim stole ponownie się spotkać. Dziękuję za wartość Twojego chleba i za to, że historie patriarchów mają tak głębokie przesłanie. Dziękuję za to, że możemy dzisiaj o tym porozmawiać i mam nadzieję, że. Te myśli będą inspirujące dla każdego z nas. Te słowa, które zostały zapisane, historia ich doświadczeń, wyborów, których dokonali oraz konsekwencje, jakie to przyniosło. Mam nadzieję, że to będzie lekcja dla nas, dzisiaj żyjących jak warto polegać na Bogu, jak warto z Bogiem iść przez świat po to, aby otrzymać ten wieniec, o którym wspomina apostoł Paweł. Prowadź nas swoim świętym duchem poprzez te studium i daj nam, Panie, otwartość serca, byśmy przyjmowali to z pokorą, bo to Twoje święte słowo. Oto proszę przez najświętsze imię Pana Jezusa. Amen. Historia tego kryzysu, który dotknął świata poprzez grzech, to historia, która rozwija się w dosyć dynamiczny sposób. Historia upadku. Zerwanych więzi człowieka z Bogiem czy człowieka między sobą. Chcę, żebyśmy otworzyli czwarty rozdział pierwszej księgi Mojżeszowej. I tam, przyglądając się historii pierwszej pary ludzkiej, a szczególnie ich dzieci i wydarzeń, które pomiędzy nimi, nimi miały miejsce, odczytajmy pierwszy werset z tego rozdziału. Adam obcował z żoną swoją Ewą, a ta poczęła i urodziła Kaina. Wtedy rzekła: wydałam na świat mężczyznę z pomocą Pana. Co jest w tym wyznaniu Ewy? Spodziewała się, że obietnica, którą Pan Bóg złożył zaraz po upadku spełniła się, że to już jest ten obiecany Mesjasz, który ma przywrócić to, co zostało stracone. Wydałam Pana, można powiedzieć, wydałam człowieka Pana w oryginale tak, ten, ten tekst brzmi. Ona po prostu wyda, wyraża pewną radość z tego powodu, że w jakimś sensie człowiek ma taki przywilej jak Pan Bóg przekazywać życie, dawać życie. Oczywiście nieadekwatnie do tego, co Pan Bóg, bo Pan Bóg tworzy z niczego, ale to życie się pojawiło. Nadzieje w sercu Ewy, w sercu Adama były bardzo żywe. Popadli w bunt, oczekiwali odkupienia. Narodził się Kain, narodził się kolejny syn, Abel. Wiązali z nimi ogromne nadzieje. Jako rodzice oczekiwali tego, co najlepsze. Dzieci dorastały, to byli chłopcy, młodzieńcy. Zaczęli w świadomy sposób czcić Boga. I wtedy dochodzi do wydarzenia, które pociąga za sobą dalekosiężne skutki. Co się stało? Pismo Święte mówi o tym, że ten pierworodny Kain zabija swojego brata. To nam daje taki no, obraz, Czego rzeczywiście doświadczyła ta pierwsza rodzina, bo mówimy, mówimy o samym początku, mówimy o ludziach, którzy spodziewają się odkupienia, spodziewają się ratunku od Pana Boga, aż tu nagle taki cios. I to, i to bardzo blisko, we własnej rodzinie. Świat im się chyba zatrzymał w tym momencie, a może nawet zawaliło wszystko, bo nie wiedzieli prawdopodobnie, jak wyobrażać sobie przyszłość w tej chwili. Zarówno Kain, jak i Abel, jak czytamy w czwartym wersecie tego rozdziału. Składają ofiarę Panu Bogu. Ale Bóg wejrzał, przyjął, zaakceptował jedynie tą ofiarę Abla. Dlaczego tak się stało i jak zareagował Kain? Zanim powiem dwa słowa na temat ofiary, bardzo często zastanawiałem się nad tym fragmentem Słowa Bożego. Myślałem pod kątem kolejnych narodzin. Pojawia się Abel, a Ewa z Adamem mieli nadzieję, że to jest ten przychodzący Zbawiciel i pojawia się kolejne dziecko. Być może w ich głowach rodziła się wątpliwość, czy to te dziecko, czy Zbawiciel przyjdzie w innym zupełnie czasie, ponieważ kolejny potomek i składają ofiarę. Wydaje mi się, że obydwie były najlepsze, jakie mogli złożyć obydwaj ci bracia. Nie podejrzewam o Kaina o jakąś gorszą ofiarę, ale to nie była ta ofiara, o którą prosił Pan Bóg. Ofiara, o którą prosił Pan Bóg, to miał być baranek, który wskazywał na tego doskonałego baranka, i o to prosił Pan Bóg. I to nie zostało dokonane, to nie zostało złożone, jeśli chodzi o Kaina. Jedno to ofiara, jaka została złożona, ale również postawa serca Kaina, prawda? Jeżeli przeczytamy werset piąty. Oraz werset szósty, tam znajdziemy pewne bardzo ważne informacje. Bardzo proszę o odczytanie. Ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał. Wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze. I rzekł Pan do Kaina, czemu się gniewasz i czemu zasępiło się twoje oblicze? Tak, a w wersocie siódmym czytamy dalej. Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze. A jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi a grzech, kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Do tego zasmuconego, zasępionego Kaina przychodzi Bóg. I w jakiś sposób próbuje w serce tego człowieka wnieść swoją łaskę, wnieść swoją nadzieję. Próbuje zatrzymać go na tej drodze, na tej drodze buntu. Bo jeżeli tego nie uda się zrobić, a niestety. Kain nie zareagował pozytywnie. Za chwilę ta sytuacja rozwija się dalej. Dochodzi do tragedii. Do jakiej tragedii? Już mówiłem, że brat zabija brata. Mhm. To jest naprawdę rzecz straszna, niewyobrażalna. Ale wygląda na to, że Kain nie ma w sobie tyle z jednej strony pokory, żeby posłuchać pana Boga, i chyba zaufania, żeby posłuchać Boga, który go w tym momencie ostrzega, próbuje zatrzymać. Bo na pewno poświęca mu czas i nie przekreśla Kaina na zawsze, ale w tym momencie Bóg powiedział mu nie. Kain nie potrafi słuchać takich rzeczy. Bóg przychodzi z pytaniem: Gdzie jest twój brat, Abel? Troszkę może przypomina nam to ten Boży sposób docierania do człowieka, który znalazł się w upadku również z historii z Edenu, gdy Bóg pyta Adamie, gdzie jesteś. Ale gdybyśmy chcieli porównać. Tą postawę, tą reakcję Adama na to Boże pytanie i Kaina na podobne Boże pytanie. Jaką różnicę dostrzegamy? Tu wyraźnie widać nastawienie. W przypadku Adama i Ewy, ja widzę jeden taki pozytywny aspekt. Schowali się przed Panem Bogiem, ponieważ czuli, że są nadzy i Pan Bóg ich odnalazł, ale mimo wszystko przenosili winę jedno na drugie niemniej jednak powiedzieli prawdę powiedzieli prawdę jak się rzeczy mają natomiast w przypadku kaina on próbuje po prostu kłamać próbuje umniejszać to co się stało i to jest ten straszny kontrast który tutaj widać pan bóg był gotowy wybaczyć kainowi z pewnością bo bóg jest miłością i każdemu kto do niego przyjdzie z najcięższą winą jest gotowy wybaczyć ale tutaj tego po prostu Zabrakło. Mhm. W ogóle chyba możemy zwrócić uwagę na to, że w przypadku Kaina ten gniew jakby nie ustał. Na pytanie, gdzie jest twój brat, on odpowiada, nie wiem. A w ogóle wypowiada się tak butnie i mówi, czy jestem w ogóle stróżem brata mego. Słuchajcie, on rozmawia z Panem Bogiem. A więc tak naprawdę mówimy o wielkim buncie. I sądzę, że chyba na tym etapie możemy już zauważyć, że grzech, o którym mówiliśmy już od jakiegoś czasu, prawda? Grzech w niebie, później w Edenie, naprawdę rozwija się do rozmiarów, kształtów, które naprawdę trudno było przewidzieć. Ale rzeczywiście dzieją się rzeczy bardzo niepokojące. Nie da się tego buntu zatrzymać, kiedy człowiek nie posłucha Pana Boga, kiedy no nie podejmie próby, żeby z Bożą siłą być Mu posłusznym. Tak, w tych słowach Bożych obietnic, Bożych prób ratunku dla człowieka, Pojawia się również to zdanie: "Wprawdzie jest grzech, On kusi, ale ty masz nad nim panować. To są słowa Bożej obietnicy, dlatego, że w tym w brzmieniu wydawałoby się poleceniu, ty masz panować. Bóg daje też swoją pomoc, daje też swoją siłę, aby człowiek mógł tak uczynić. Bóg przychodzi ze swoją łaską. Niestety rzeczywiście większość ludzkości, tej łaski Bożej nie przyjmowała, aby nad grzechem panować, ale pozwalała, aby to grzech coraz bardziej panował w sercu, aby zajmował kolejne jego obszary i aby prowadził do coraz większej degradacji ludzkości. Aż dochodzimy do momentów opisanych w szóstym rozdziale pierwszej księgi Mojżeszowej, gdzie czytamy o stanie człowieka. Przed tym bardzo przełomowym wydarzeniem, jakie miało miejsce w historii naszej Ziemi, to znaczy przed Potopem. Jaki był to stan? Ja przeczytam. Jest tutaj kilka takich wypowiedzi w szóstym rozdziale pierwszej księgi mojżeszowej, może na przykład wiersz piąty, gdzie jest powiedziane: A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na Ziemi i że wszystkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe. No. Przerywam na razie czytanie, ale zwróćcie uwagę. Czytamy tutaj o tym, że dążenia serca człowieka są ustawicznie złe. To jest jedna myśl. Wiersz jedenasty mówi ale ziemia była skażona w oczach Boga i pełna nieprawości. Trzynasty werset mówi położę kres wszelkiemu ciału. To jakby efekt tego, co Pan Bóg widzi. Ja chcę tylko zwrócić uwagę na to, że no, nie czytaliśmy Biblii od samego początku, ale raptem doszliśmy do szóstego rozdziału. Biblia jest bardzo obszerną księgą. Dochodzimy do szóstego rozdziału Pisma Świętego i Bóg mówi: Stan człowieka jest taki, że właściwie nie można im pomóc. Znaczy, wiemy, że Bóg znalazł jakieś wyjście, ale nie dla całej ludzkości. Cała ludzkość zaszła naprawdę tak daleko, że rozwiązaniem jest unicestwienie większości stworzeń na tej Ziemi to też nam daje obraz tego, czym jest grzech i czym jest bunt. I jak szybko się na tej ziemi no, gdzieś tak roznosi. Tak, albo w łasce Bożej i w Bożej mocy to człowiek zapanuje nad grzechem, czy też raczej pozwoli, aby Bóg zapanował w jego życiu nad tym, co złe, nad grzechem. Albo grzech przejmie kontrolę nad człowiekiem i rzeczywiście doprowadzi do stanu, do którego nawet człowiek, Często nie jest w stanie wyobrazić sobie, jak poniżający, jak upadły, jak skażony może być to stan. Ale nawet w takich warunkach, w warunkach tak dosyć powszechnego buntu, było miejsce na Boże odkupienie dla każdego, kto tylko tego pragnął. I mamy człowieka, który został opisany niezwykłymi słowami mamy rodzinę, która jest przez Boga opisana w niezwykły sposób, a szczególnie jej patriarcha Noe, o którym w ósmym i dziewiątym wersecie tego rozdziału możemy, jeżeli mogę poprosić Grzegorzu, przeczytać następujące słowa. Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana o to dzieje rodu Noego. Noe był mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swego pokolenia. Noe chodził z Bogiem. Jaka zachęta jest dla nas w tych słowach opisujących Noego? Noego, który żył w świecie o tak ogromnym wpływie zła. Kilka rozdziałów wcześniej czytamy, że Pan Bóg stworzył świat i on był doskonały. Był bardzo dobry. Gdy dochodzimy do historii potopu, czytamy informacje o tym, że ludzie poszli swoją drogą, że ich dążenia, dążenia ich serc były ustawicznie złe. Próbuję sobie wyobrazić Pana Boga, który podejmuje taką trudną decyzję. Można zadać pytanie, postawić sobie pytanie: czy Pan Bóg przegrał z szatanem batalię na tamtym etapie? Można by odpowiedzieć, że nie, dlatego że Noe był człowiekiem, który znalazł jednak łaskę w oczach Boży. I co ciekawe, jest myśl na temat samego Noego. Nie na temat jego rodziny. Noe znalazł łaskę w oczach Pana, on był mężem sprawiedliwym. Po potopie czytamy informację, że Pan Bóg pragnie zawrzeć przymierze i mówi: z wami zawrę przymierze. Prawdopodobnie postawa, ja to sobie tak tłumaczę, postawa Noego wpływała na jego rodzinę. Te przygotowania do tego czasu, kiedy miał nastać potop, spowodowały że być może oni przybliżyli się do, do Pana Boga, byli warce, A później Pan Bóg mówi: Ja z wami zawrę przymierze. Ta historia potopu, ogólnoświatowego potopu, który dotyka ówczesnego świata i rzeczywiście uratowana zostaje ta rodzina, która skorzystała w tym momencie z Bożej Pomocy, z Bożej Łaski. Jest dla nas jednocześnie pewnego rodzaju obrazem, jak również w czasach Nowego Testamentu tego obrazu użyją apostołowie aby przedstawić zapowiedź ostatecznego zniszczenia zła, grzechów. Ta historia mówi o tym, że albo pozwolisz, aby Bóg usunął grzech z twojego serca, albo pozwolisz, aby Bóg zgładził grzech z twojego życia, albo niestety, jeżeli bardziej umiłujesz to co złe niż to co dobre, bunt nie będzie trwał wiecznie i twoje życie będzie musiało zostać na wieki zakończone. To prawda, i historia Noego pokazuje nam coś jeszcze, zobaczcie, bo kiedy czytamy o tym, co działo się później, to widzimy, że mamy Noego, który, no, który został uratowany. On, jego rodzina, raptem kilka osób, ale jednak mają możliwość rozpoczęcia nowego życia. To są ludzie, ja tak wyobrażam sobie, nawróceni, odrodzeni, a jednak ich życie wcale nie jest takie idealne, nawet już po potopie. Mają przecież doświadczenie tego, do czego prowadzi grzech. Ludzie zostali za to ukarani. I widzimy Noego, który jest pijany, widzimy przekleństwo, które dotyczy czy dotyka jego rodziny. Dla mnie jest to ilustracja, która mówi o tym, że walka wciąż trwa. Wiecie, kiedy ja słyszę słowo patriarcha, to mam takie dobre skojarzenia. Myślę sobie, to są ci wyjątkowi ludzie, to są ci wybrańcy, to są ci lepsi, szlachetni. Nie, nie przez to, że takimi się urodzili. Ale z racji nawet towarzystwa Boga w ich życiu, prawda? Ale to też nie gwarantuje wcale tego, że są to ludzie, których możemy zawsze podziwiać i, i zawsze brać sobie za przykład. Chodzi o to, że nawet na tym przykładzie możemy zobaczyć, że grzech i bunt to są rzeczy, które naprawdę są poważnym problemem. W życiu ludzi niewierzących, tak, on ich niszczy, ale w życiu wierzących, kiedy nie trwają przy Panu Bogu, bardzo łatwo kiedyś zagupić. I tak jest do dzisiejszego dnia. Walka trwa. Tak, to prawda, i rzeczywiście patrząc na doświadczenia patriarchów, tych, których tak pozytywnie traktujemy, na których tak pozytywnie patrzymy, dostrzegamy w życiu tych ludzi niejednokrotnie te zmagania. Ale to, co jest dominujące, to, co jest najważniejsze, to to pragnienie, żeby jednak być z Bogiem, żeby jednak, dzięki Bożej łasce, Bożej pomocy, przezwyciężać również czasami te słabości. Może negatywne okoliczności. Tam jest powiedziane: Noe znalazł łaskę w oczach Bożych. Dokładnie, to jest ktoś, kto potrzebuje Bożego miłosierdzia, litości, przebaczenia. I w tym tkwi właśnie jakby odpowiedź na pytanie, dlaczego mógł zostać uratowany. W tym pokoleniu po prostu polegał na Bogu, inni nie. Na sobie. Taka konkluzja z tego też wypływa. Pan Bóg wybrał wszystkich ludzi. Wszystkich ludzi do zbawienia, wybiera wszystkich ludzi do zbawienia, bo to jest lekcja dla nas dzisiaj żyjących także, więc Bóg wybiera wszystkich, ale niestety nie wszyscy odpowiadają na to wezwanie, nie wszyscy wybierają Pana Boga. I to jest smutne, że w przypadku kaina on wybrał swoją drogę. Nie był w stanie przyznać się do tego, brakowało mu takiej pokory, i w zasadzie to, co się stało w jego życiu, to doświadczenie z bratem, to zabójstwo, to był taki bunt przeciwko Panu Bogu. On wystąpił przeciwko Panu Bogu, nie przeciwko bratu tylko. On zniszczył to, co Bóg uznał za wartościowe, to, co Bóg przyjął w doświadczeniu Abla. Tutaj mamy również Noego, mamy jego rodzinę, mamy mnóstwo ludzi, którzy niestety nie wybierają Pana Boga. Tak nie musiało być. Ale Noe znalazł łaskę w oczach Bożych. Mówimy tutaj o tym, że Bóg odzywa się do człowieka, do Kaina się odzywał. Do Noego powiedział słowa, między innymi, że wybudował arkę, przez którą przecież mógł uratować ludzi i zwierzęta. Później czytamy, że Bóg odzywa się do takiego Abrahama. No wtedy na imię miał jeszcze Abram. I też odzywa się, a Abram, mimo tego, że jest człowiekiem, który żyje w bardzo takich stabilnych warunkach i chyba... Bezpiecznych i, i może szczęśliwych na tamte czasy, odpowiada na głos Boży, zostawia wszystko i idzie. I, i, I wydaje mi się, że ta historia patriarchów to jest taka historia, gdzie Bóg mówi, prosi, zaprasza, no i po prostu ludzie na to odpowiadają, i to jest ich szczęście. Ta droga to będzie droga walki, nie zawsze będą wygrywali. O czym będziemy pewnie mówili jeszcze według pewnego schematu, bo to tak już jest. Ale są to ludzie, którzy jednak zwyciężają, bo bo jest to relacja, którą nawiązali z Panem Bogiem, i to się naprawdę może dobrze skończyć. Na pewno historia takich patriarchów jak Abraham, ale nie tylko, jest niezwykłą historią również Bożej wierności wobec tych ludzi. Bo Bóg mówi, ale Bóg przychodzi ze swoimi obietnicami. W przypadku Abrahama to była bardzo konkretna obietnica, prawda? Jeżeli otwieramy choćby 17 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, Bóg. Powołał wcześniej tego człowieka, ale był to człowiek, który posuwał no, się w latach, tych lat przybywało, nie miał swojego potomstwa. A jednak Bóg przyszedł do tego człowieka również z obietnicą, w której realizacji chciał pokazać, że on jest Bogiem, który dokonuje cudów, który, który dokonuje rzeczy niemożliwych. Obiecał w pewnym momencie, mimo że Abraham liczył już 100 lat, Sara 90 lat, spełniła się obietnica. Która od wielu lat gdzieś była w sercu Abrahama, nie zawsze był temu wierny, próbował czasami w inny sposób zrealizować tą Bożą obietnicę, upadał, ale wreszcie stało się to, co Bóg obiecał. Bóg dał im syna, Izaaka. Bóg pozostaje wierny, wiecie, to jest naprawdę piękne. Ja odszukałem nie z pierwszej, ale już z Nowego Testamentu słowa nie z pierwszej Księgi Mojżeszowej, ale z Nowego Testamentu. W drugim liście apostoła Pawła do Tymoteusza czytamy tak. Drugi rozdział, werset trzynasty. Jeśli my nie dochowujemy wiary, on pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. Ktoś jest silniejszy. Ktoś jest wierny. Ktoś jest mocny. No to jest Bóg. I to jest właśnie ta opoka, która gdzieś jest no, taką ostoją dla człowieka. W tamtych czasach również. Bóg pozostawał wierny, ale Bóg tej wierności, tego zaufania oczekiwał również od Abrahama. Nie zawsze działo się tak, jak Bóg pragnął w życiu Abrahama. Zdarzyło mu się jej oszukać, zdarzyło mu się zachować w sposób, w sposób nieprzynoszący Bogu chwały, ale w pewnym momencie Bóg stawia Abrahama przed niezwykłym wyzwaniem. Gdy otwieramy 22 rozdział tej pierwszej księgi mojżeszowej. To tam czytamy w drugim i początek trzeciego wersetu takie oto słowa. Proszę Grzegorza, weź syna swego i jedynaka swego Izaaka, którego miłujesz, i udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. Stał tedy Abraham wczesnym rankiem, osiodłał osła swego i wziął z sobą dwóch ze sług swoich i syna swego Izaaka a narąbawszy drew na palenie wstał i poszedł na miejsce, o którym mu powiedział Bóg. Proste pytanie, które ciśnie się na usta po przeczytaniu tych wersetów. Dlaczego? Dlaczego Bóg stawia Abrahama przed takim wyzwaniem? To jest dobre pytanie i to mnie fascynuje w tej postaci Abrahama, że tak potrafił odpowiadać na, to, na ten Boży głos. Słyszy lakoniczne wezwanie wyjdź od rodziny swojej, z ojczyzny swojej, do ziemi, którą Ci wskaże. Dzisiaj, prawdopodobnie, gdyby była jakakolwiek nazwa, usiedlibyśmy przed komputerem i szukalibyśmy informacji na ten temat. Abraham nie miał takich możliwości i idzie za tym głosem. Po wielu latach jest szczególne wezwanie, by złożył swojego syna w ofierze. Dlaczego? Bóg chciał w ten sposób zobrazować ofiarę, jaką poniesie Jezus Chrystus. W przypadku Izaaka znalazło się zastępstwo. To był baranek. W przypadku Jezusa Chrystusa nie. Próbuję sobie wyobrazić te trzy dni, kiedy wędrowali. Prawdopodobnie najtrudniejsze trzy dni w życiu Abrahama. Izaak nie do końca chyba zdawał sobie sprawę z tego, co się będzie działo, ale Abraham w szczególny sposób to przeżywał. I gdy patrzymy na ofiary Pana Jezusa, możemy również zwrócić uwagę, jak Bóg Ojciec. Cierpiał, gdy Jezus Chrystus realizował czy dopełniał misję. To, co niezwykłe w postawie Abrahama, to, gdy Bóg zwraca się do niego, on odpowiada: O tom ja. Taka postawa: Jestem, czekam, co masz dla mnie, Boże, jak chcesz mnie prowadzić? A kiedy słyszy to, co ma uczynić, bierze swojego syna, udaje się na górę Moria. Rzeczywiście to mu musiały być niezwykłe dni w jego życiu. I gdy jego syn leży na zbudowanym przez ojca i syna wspólnie ołtarzu, gdy dłoń jest uniesiona w górę, trzymająca nóż, wtedy jeszcze raz odzywa się głos Boga. I Abraham, podobnie jak za pierwszym razem, mówi: Oto ja jestem, słucham Ciebie, Boże, ufam ci. I rzeczywiście ta historia, gdy Izak mógł zostać uratowany, bo znalazł się. Bo Bóg zabezpieczył tą ofiarę, która miała być złożona w postaci tego baranka, jest tą niezwykłą ilustracją ofiary Pana Jezusa Chrystusa. A to, co mógł przeżywać Abraham, na pewno było dla niego doświadczeniem tak wiele mówiącym mu, z czym związane jest odkupienie, jak wielka jest cena tego buntu i zakończenia buntu, aby człowiek mógł zostać odkupiony. Pan Jezus kiedyś, a czytamy o tym w ósmym rozdziale Ewangelii według Świętego Jana i w wersecie 56, Pan Jezus powiedział, że Abraham chciał oglądać Dzień Mój i oglądał go i bardzo się radował. Chciał oglądać, wiecie co, myślę, że kiedy tak chciał oglądać, to nie miał pojęcia co przeżyje. Ale rzeczywiście zbawienie trzeba przeżyć bardzo osobiście i Bóg mu to umożliwił, chociaż. Wiecie, na pytanie, dlaczego tak się stało, że kazał Bóg mu iść z synem na górę, na której miał tego syna złożyć w ofierze, to są, te, to, są, to są takie pytania, na które pokolenia próbują odpowiedzieć. I my się też nad tym zastanawiamy. Ale rzeczywiście ta myśl jest tam wyraźnie podkreślona. Można zobaczyć Ewangelię. Można poczuć Ewangelię. Można poczuć wdzięczność, że ta Ewangelia to jest ratunek dla mnie, dla mojego syna, dla ludzi dla kogoś ważnego dla mnie. A znowu bierze to na siebie Pan Bóg. Abraham traktuje to bardzo poważnie. Kiedy apostoł Paweł pisze list do hebrajczyków w 11 rozdziale, pokazuje pewien sposób myślenia Abrahama i tam jest powiedziane, że Abraham zwracał uwagę nawet na to, że, że może odzyskać swojego syna poprzez zmartwychwstanie. A więc, wiecie, my znamy koniec tej historii, Abraham nie znał. On był przekonany, że ten syn może zginąć, ale zmartwychwstanie jest rozwiązaniem tego, tego problemu, który by wtedy nawet zaistniał. Słuchajcie, on poważnie traktował to wszystko. Próba wiary? Często tak o tym mówimy, ale tak naprawdę na to składało się wiele różnych rzeczy. My często mówimy, że zbawienie będziemy próbowali pojąć i zrozumieć przez całą wieczność. To jest prawda, to jest prawda. Na Ziemi trudno to zrobić, a na pewno. Nie jest to coś, co się przeżywa tak czysto teoretycznie. Tak. Izaak został uratowany, wydroślał, założył rodzinę, pojawiają się jego dzieci: Jakub i Ezaf, bliźnięta. I znów historia, która właściwie jest no, pełna bogactwa różnego rodzaju myśli, bowiem doświadczenia Jakuba, patriarchy Jakuba są naprawdę niezwykłe. To Ezaf, jego brat, był pierworodnym, a więc tym, który miał dalej być tym duchowym przywódcą tego rodu ale w sercu Jakuba były takie pragnienia co więcej miał taką obietnicę i bóg zrealizowałby tą obietnicę ale on postanowił uczynić coś ze swojej strony i to niestety nie we właściwy sposób o, oszukał swojego brata musiał uciekać za namową swojej matki która liczyła na to że Wkrótce będzie mógł wrócić, ponieważ rozgniewany brat Ezav ten gniew wyciszy, uspokoi się. Ale co się dzieje? Jak toczy się dalej ta historia? Czy wrócił szybko? No nie, ciągnęło się to latami. I co ciekawe, oszukał swojego brata, oszukał ojca, aby wyłudzić błogosławieństwo, i tak naprawdę nie odziedziczył nic z tych materialnych rzeczy. Musiał pracować praktycznie na wszystko własnymi rękoma składa, czy prosi o pewną obietnicę i składa sobie, czy ślubuje sobie też obietnicę pewną, że gdy wróci, a Bóg go będzie prowadził, to on będzie z Bogiem dalej, w tym miejscu, z którego wychodzi. I fantastyczne jest w tej historii i tak czasami się zastanawiam, czy jeśli my w jakiś drobny sposób nie wyrządzamy komuś przykrości, krzywdy, czy czasami to do nas w jakiś sposób nie wraca. Ponieważ Jakub Oszukiwał, kłamał, a później trafia na człowieka, który jeszcze lepszy jest w tym kłamaniu i na własnej skórze odczuwa, co to znaczy oszukiwać, kłamać, krzywdzić drugiego człowieka. Spotykamy człowieka, który postąpił niewłaściwie. Musi uciekać. Może zadaje sobie pytanie, jak Bóg teraz patrzy na mnie. Oddala się od swojego domu. Nadchodzi pierwsza noc. Bierze kamień, który tam znalazł, i kładzie się do snu. I w nocy Bóg objawia mu się we śnie. Jaki to sen? I jakiego Boga widzimy w tym śnie? Boga, który pochyla się nad Jakubem? Jakub widzi drabinę, schody. Różnie to jest oddawane. Ale na pewno jest to coś, co łączy Ziemię z niebem. I widzi aniołów, którzy wstępują do nieba, schodzą stamtąd. I czuję się tym niezwykle pocieszony, że jakiś kontakt z niebem, jakieś relacje z niebem, z Bogiem są cały czas możliwe. A tym bardziej, że no, wiemy, w jakim stanie ucieka z domu. W końcu chyba dotarło do niego, że oszukał brata, że oszukał ojca. Okłamał, słuchajcie, starego ojca, który już nie dowidzi. A jednak, a jednak Bóg pokazuje mu jakieś rozwiązanie. Natomiast słuchajcie, ja chcę, żebyśmy pomyśleli właśnie o tym w kontekście nawet poprzedniej historii. Izaak przecież też doświadcza tego, co się dzieje na Górze Moria. Ale to jest Izaak. Jego dzieci muszą same zaufać Panu Bogu. Droga do tego jest bardzo różna, taka dosyć skomplikowana. No skomplikowana z racji głupich wyborów, jakich dokonywali. I jeden i drugi zresztą Jakub i Jezef. Natomiast chodzi o to, że My nazywamy ich patriarchami, ale to są ludzie, którzy musieli wejść w takie osobiste relacje z Panem Bogiem, bo dopóki nie weszli w osobiste i dobre relacje z Panem Bogiem, nie potrafili stworzyć żadnych dobrych relacji tutaj na ziemi z ludźmi. I to się w końcu wszystko jakoś poukładało, ale, ale trwało to 20 lat. 20 lat szkoły, która no, była dosyć bolesna, przykra, ale niezbędna, żeby zrozumieć, jak właściwie wierzyć? Doświadczeń, które pociągały za sobą również cierpienie. I to nie tylko tych, którzy podejmowali te błędne decyzje, ale również często wielu innych osób, które w jakiś sposób były poprzez te błędne decyzje patriarchów dotknięte. Ale niezwykłe jest dla mnie to w tej historii, że pomimo tego, że Jakub. Przez właśnie swoją niewiarę, poprzez upadki, nie realizuje w tak doskonały sposób tego Bożego planu, który Bóg ma dla, dla jego życia, to Bóg nie rezygnuje z tego planu dla jego życia. Bóg chce uczynić go tym prawdziwym, tym dojrzałym duchowo przywódcą narodu, ludu, który ma dalej, dalej prowadzić. Owszem, on popełnia błędy. On musi uczyć się, często w bardzo bolesny sposób. On przeżywa trwogę, gdy po latach wraca, a gniew Ezawa nadal jest, nadal trwa, ale dzięki łasce Bożej, dzięki zaufaniu, dzięki pełnej skrusze i wyznaniu swoich grzechów, przyjmuje Bożą pomoc, Boże pokrzepienie. Bóg sprawia, że również te rodzinne relacje, które zostały zniszczone przez oszustwo w pewien sposób ulegają odnowieniu. Ulegają poprawie. I oto teraz przenosimy się do domu, a raczej może do namiotów Jakuba, bo Bóg błogosławi mu, ma również wielu synów. Ale przeczytajmy coś na temat tego, co działo się właśnie w jego domu, w jego namiotach, w 37 rozdziale pierwszej księgi mojżeszowej i tam w wersecie trzecim oraz czwartym. A Izrael kochał Józefa najbardziej ze wszystkich synów swoich, ponieważ urodził mu się na starość. Sprawił mu też długą szatę z rękawami. Bracia jego widzieli, że ojciec kochał go więcej niż wszystkich jego braci, nienawidzili go więc i nie umieli się zdobyć na dobre słowo dla niego. Jakie problemy dostrzegamy w tym, w tym domu? W samym tekście biblijnym jest informacja, że Izrael bardziej kochał Józefa niż innych braci. Bardzo im to uwierało, bardzo im to przeszkadzało. Czują, czują taką zazdrość z tego powodu i nastąpiło co nastąpiło. Józef jest sprzedany do Egiptu i w tej historii jest fascynujące to, że Pan Bóg potrafi tą, te złe wydarzenia, tę złe historię, tę złą motywację wykorzystać. Dobrym celom i w zasadzie uratowaniu całej, całej rodziny. A tak, w jakiś sposób postawa postawa Jakuba no, nie była taką dobrą dla atmosfery tego domu, faworyzował rzeczywiście Józefa, ale również to, co stało się w sercach braci, wzrastała tam niechęć. I tak naprawdę. Mogli za łaską Boga prosić, aby Bóg tą niechęć usunął z ich serc. Ale oni znaleźli swoje rozwiązanie. Usunąć to chcieli tego, do którego niechęć czuli. Nie potrafili zdobyć się nawet na dobre słowo dla tego człowieka, mimo że to był przecież ich rodzony brat. Ta historia pokazuje mi też taką potęgę, taką moc, zła, jeżeli pozwalamy sobie. Aby, one się, aby ono rozwijało się w sercu. Jeżeli pozwalamy sobie na rozwój niechęci, która na początku może być niewielka, to tak naprawdę, nie hamując jej, któregoś dnia możemy podnieść na kogoś rękę. Począwszy od Kajna, ponieważ omówiliśmy to zagadnienie, nie mieliśmy zbyt wiele czasu na to, ale poprzez Jakuba, Ezawa, Abrahama w tych rodzinach widać pewne problemy. Gdy człowiek zaczyna brać sprawy w swoje ręce, ponieważ no, czasami wydaje się, że Pan Bóg zbyt długo czeka z pewnymi obietnicami, czy z wypełnieniem tych obietnic, ludzie biorą czasami sprawy w swoje ręce. I tak w przypadku Abrahama, kiedy poprzez Hagar przychodzi na świat syn, ten obiecany, na którego czekają, ale to nie jest ten syn. Tu w przypadku Jakuba i Jezawa widzimy również, że to pierworództwo... I próba wyłudzenia tego pierworództwa następuje. W przypadku Józefa, i jego braci, również człowiek majstruje przy tym, przy czym Pan Bóg tak naprawdę powinien operować i co Pan Bóg powinien doprowadzić do końca. Natomiast tutaj Pan Bóg nie ma szansy, żeby, żeby to zrobić. I te więzi, te relacje zostają rozbite. I to ten przeciwnik Boży najczęściej uderza właśnie w te relacje, w te więzi między ludźmi. Aby je, aby je zniszczyć. Tutaj mamy fantastyczne doświadczenie. Pan Bóg to wyprostował, ale wiele cierpienia dotknęło tych ludzi z powodu właśnie błędnych decyzji podjętych przez nich. Z perspektywy czasu już wiemy, że zamiarem Pana Boga było, ażeby poprzez tych patriarchów, w końcu poprzez rodzinę Jakuba, powstał naród, w którym miał się urodzić Zbawiciel. A my to już wiemy z perspektywy czasu, jak powiedziałem. Ale zobaczcie, diabeł uderzył w to, co rzeczywiście było podstawą. Ta rodzina mogła się zupełnie rozsypać. Te więzi właściwie niszczyły tę rodzinę. Nie wiem, jak mogli żyć bracia przez lata ze świadomością tego, że sprzedali swojego brata. A później, no wiadomo, byli tym obciążeni, o tym myśleli, o tym mówili. No trudno było rzeczywiście oczekiwać jakiegoś Bożego błogosławieństwa wtedy, kiedy. Zrobili zło, nie przyznali się do tego, okłamali jeszcze ojca. No, jak można spodziewać się, że w tej rodzinie kiedyś tam narodzi się Zbawiciel? Bóg to wszystko jakoś cudownie prostuje, sprawia, że w końcu bracia się spotykają, no i jest ktoś, całe szczęście, szczególnie dotknięty przez Pana Boga, że potrafi im przebaczyć, potrafi być tym, no Józef, to jest właśnie ta postać, która prowadzi do pojednania się tych ludzi, braci. Wydawałoby się, że może to jest niemożliwe, jednak możliwe. Józef spogląda na nich z miłością, cieszy się na ich widok. No Jest przeszczęśliwy, że będzie mógł zobaczyć jeszcze swojego ojca, który co prawda już ma swoje lata, ale jednak żyje i, i będą mogli się uściskać. Znowu zobaczcie: ktoś, kto żyje z Bogiem, naprawia te więzy. Naprawia przez przebaczenie, przez to, co jest dostępne każdemu człowiekowi. Ale przez wieki ludzie sobie często na to nie pozwalali. Właśnie dawali upół zawiści, jakiejś krzywdzie, którą wzniecali w sobie i podtrzymywali, i, i tak naprawdę stawali się toksycznymi dla siebie i dla innych. Bóg cudownie tę rodzinę ratuje. Po raz kolejny zresztą. Ratuje więzi, które zostały na początku zniszczone więzi z Bogiem i więzi między ludźmi. Może się wydarzyć w tym życiu, w życiu tych ludzi, coś wyjątkowego. W tej niezwykłej historii mocy przebaczenia gdy Józef daje poznać się swoim braciom, zwraca się do nich takimi słowami, pozwólcie, że zacytuję. Zbliżcie się, zbliżcie się, proszę, do mnie. Do tych, którzy tak bardzo zawinili przeciwko niemu, chcąc naprawić właśnie te więzi, mówi, zbliżcie się, proszę, do mnie. Te historie, które dzisiaj czytaliśmy, historie, w których mogliśmy oglądać również moc Bożego działania, Bożego ratunku, Bożej pomocy, Bożej postawy w poszukiwaniu człowieka po to, aby mu pomóc, i również Bożej postawy wtedy, kiedy nie wszystko ułożyło się tak, jak życzyłby sobie tego Bóg, kiedy Bóg również pewne błędy nawet wykorzystywał, aby w dobrym kierunku poprowadzić historię. Ta postawa, postawa Józefa, która tak naprawdę jest. Postawą wyrażającą Boży charakter: Zbliżcie się, proszę, do mnie. I dla mnie te historie dzisiaj są właśnie taką zachętą. Zbliżmy się do Jezusa Chrystusa. Być może w naszym życiu są wydarzenia, które chcielibyśmy wymazać z naszego życiorysu. Tego zrobić się nie da, chociaż można wymazać winę obciążającą serce dzięki łasce Chrystusa. Ale przed nami. Jest życie, w którym Bóg chce nas prowadzić, ale na początku zaprasza: zbliżcie się, proszę, do mnie. Chcę w mocy mojej łaski prowadzić Was drogą nie buntu, ale drogą odkupienia. Podziękujmy Bogu w modlitwie za tą niezwykłość Jego działania w życiu człowieka. Drogi Panie Boże, chcę Ci podziękować za to, że Jesteś dla nas taki dobry. Naprawiasz to, co psujemy. Jesteś z nami w każdej chwili i pomagasz nam wrócić, gdy od Ciebie odchodzimy. I prosimy o to, żeby właśnie dane nam było cieszyć się Twoją łaską, Twoją pomocą, Twoim zwycięstwem i żebyśmy naprawdę potrafili kierować się też i Twoją mądrością, panie z tych historii, które oby pomogły nam być mądrzejszymi. Obłędy innych których obyśmy też nie popełniali. Wszystko na Twoją chwałę, Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Drodzy Państwo, dziękując za udział w dzisiejszym studium Pisma Świętego, pragnę serdecznie zaprosić na kolejne studium. Tym razem historię buntu oraz odkupienia będziemy mogli dostrzegać w historiach rozgrywających się w czasach sędziów. Konflikt i kryzys w czasach sędziów. Serdecznie zapraszam.